Następny projekt Komisji Infrastruktury w sprawie dzierżawy działek nr 482/7, 82/8, 82/9, 82/10, 82/11, obręb 28. To jest nad zalewem Bagry. Referuje Pani Przewodnicząca Komisji Infrastruktury. Przypomnę tylko, że to są nie działki, bo wszystkim nas wiadomo, że tu kolega w tej chwili mieści się tam, gdzie moja Maszowianka kiedyś dzierżawiła ten cypel i w rejonie kąpieliska, natomiast to mieści się z tyłu, jak są trinitarze. Za ogrodzeniem trinitarzy jest taka łąka, około hektara i na tej łące, na tej łące chcą zagospodarować to tymi budkami i jakimiś następnymi czarami. Proszę, ja tym będzie. Zarząd Infrastruktury Sportowej przysłał nam wniosek Fundacji Omega i Omega oraz Stowarzyszenia Wspierania Sportu i Rekreacji Skrzynka do zaopiniowania właśnie wydzierżawienia działek stanowiących własność gminy. No, wymienię te numery 482/7, 482/8, 482/9, 482/10, 482/15 o łącznej powierzchni 8702 m2. Argumentując, że na terenie tym wnioskodawcy planują prowadzić działalność sportowo-rekreacyjną w zakresie sportów wodnych, żeglarstwa i windsurfingu. Na potrzeby prowadzenia działalności wnioskodawcy przewidują umieszczenie na nieruchomości tymczasowych obiektów zaplecza. Aktualnie w sprawie trwa pozyskiwanie opinii merytorycznych Wydziału Urzędu Miasta Krakowa i Jednostek Miejskich. Chciałam powiedzieć, że ten teren jest przeznaczony w miejscowym planie pod cele sakralne i rehabilitacji. I pamiętam, jak był na etapie, tutaj był nawet ojciec generalny od trinitarzy i właśnie walczył o to. Ja się dziwię, że oni tego nie uzyskali, bo myśmy... Zmienił się ojciec. A, no to chwała Bogu, bo wszyscy byli obliczeni, że ten teren, który był przeznaczony właśnie na rekreację, to się przeznacza powiedzmy na obiekt sakralny, który będzie wyświetlenie dostępny dla proszę. Sportu rekreacji. No tak, i tak było w miejscowym planie i zresztą sprawdziliśmy i rzeczywiście tak jest. Więc dziwię się, że tak się stało, jak się stało. Wobec tego byśmy zaopiniowali negatywnie, argumentując. Chyba to jest oczywiste, jeszcze, że badane działki powinny zachować charakter ogólnodostępny dla mieszkańców w celach wypoczynkowo-rekreacyjnych. I należy podkreślić, że Zalew Bagry jest jednym z niewielu miejsc wypoczynkowo-rekreacyjnych ogólnodostępnych dla mieszkańców całego Krakowa i jego okolic. No i tu właśnie dzięki pamięci Pana Przewodniczącego zostało stwierdzone i wprowadzona uwaga, że ZIGIT jako zarządca terenu jest w posiadaniu opracowanej koncepcji zagospodarowania zbiornika i ten teren wyklucza powiedzmy przeznaczenia na działalność Fundacji Omega. Dziękuję za dyskusję Pani Aceń. Ja rozumiem Pani Basiu, że to jest teren, jak stajemy tu jest marzą do radiów. I proszę Państwa, to jest od ucha do ucha. Pani Basiu, to jest teren po lewej stronie, jak stajemy twarzą do przybyłym po trinitarze, strony Bagu. Tak. I proszę Państwa, tym bardziej nie możemy się na to zgodzić, bo przecież no. Mamy pieniądze w przyszłym roku na zagospodarowanie. Proszę Państwa, to jest ten teren. Tu jest mapka i proszę Państwa, od ucha do ucha, od ulicy Babki
do linii brzegowej bagna. Obrożą i w ogóle właściwie te bagry tak form już dają, prawda? Zagrożą. Teraz jest AZS, strony są użytki ekologiczne, ekologiczne, a tutaj no to jest praktycznie, praktycznie ten zbiornik stanie się, mogą jak chcą, to niech sobie napiśle zrobić. Przecież tak funkcjonuje AZS, dawniej był CWKS, bo kiedyś byłam, że tak powiem, zawodniczką, to wiem, mogą sobie na ciśle zrobić pomost, dostaną zgodę zamiast tym bary, takich jest projektowych. Dziękuję. Proszę, czy my znamy tą koncepcję zagospodarowania? My znamy. I jeszcze proszę pana, wprowadzają obiekty tymczasowe, czyli na święty nigdy ich stamtąd się nie wykurzy. A drugie, na pewno jak wydzielą i będzie tutaj możliwość plażowania, będą pobierać opłaty. Bo jednocześnie znamy, jak była koncepcja zagospodarowania przez te fundacje, gdyby doszło do skutku, było tam przedstawione. Ale panie, panie Tadeuszu, ale inne jest po co ma być koncepcja, skoro my wydajemy pieniądze na to, żeby to zagospodarować zgodnie z koncepcją, która już jest zrobiona? Ale po co ich koncepcja? No ale może koncepcję jest ciekawa. Proszę państwa, nie przedstawiono. Ja odpowiem państwu. Nie przedstawiono nam koncepcji. Przyłożono tylko, dano tylko dokumenty stowarzyszenia jako stowarzyszenia i napisano program, że pragną, żeby to były obiekty tymczasowe, pomost. Pani może tego Tam jest w ogóle, proszę państwa, problem dosyć poważny. Że nie, no już nie pomijam tego. Oni to tymczasowe obiekty lokalizują bliżej ulicy Baczki. Pani Basiu, jak pan Adam... Żeby mieć kanalizację. Proszę bardzo. Nie, no byliśmy na tym spotkaniu, bo będą co to przedstawiali. Nie, ja nie mówię, że akurat mają rację w tym sensie, bo jeżeli zajmią to, zagospodarują to na zasadzie postawią baraki, żeby tam sprzęt i tak dalej, tak, to nie będzie dostępu ogólnego dostępu no mieszkańców Kaszowa do tego, do linii brzegowej. No, nie wiem, jakie tam koncepcje mają tak naprawdę. To proszę państwa, we wniosku jest opisane, co chcą i co chcą zrobić. No właśnie, bardzo proszę. To się było czytać, ja nie zwrócił się do nich właśnie o przedstawienie programu i oni piszą tak. Odpowiedź na propozycję ZIS-u dotyczącą możliwości wydzierżawienia działek na zalewie Baku Wielkiej w Krakowie, zwracamy się z wnioskiem na to co przeczytałam. Wnioskowana nieruchomość będzie wykorzystywana na działalność związaną z upowszechnieniem kultury fizycznej i sportu, a w szczególności działalność jasno napisana klubu sportowego Omega przy Fundacji Omega oraz Stowarzyszenia Wspierania Sportu i Rekreacji Skimpa prowadzące zajęcia sportowe oraz treningi w sportach wodnych. Żeglarstwo i windsurfing. Poza działalnością sezonową związaną ze sportami wodnymi wnioskodawcy prowadzą całoroczne zajęcia sportowe i ogólnorozwojowe dla dzieci. Fundacja Omega prowadzi zajęcia edukacji ekologicznej w szkołach oraz w terenie dla uczniów szkół podstawowych i przedszkoli na wnioskowanej nieruchomości chce rozwijać całoroczne Centrum Edukacji Ekologicznej związane ze środowiskiem wodnym. No po prostu... Ale Pani Basiu, czy coś jeszcze napisali? Tak. A na koniec to piszą, na którą składały się zarówno zajęcia przyrodnicze, jak też sportowe, będące nieodzowną częścią ekologicznego wykorzystania środowiska. Fundacja pracuje również z dziećmi z zaburzeniami neurologicznymi,
dla których kontakt ze sportem oraz środowiskiem jest doskonałym elementem terapii. Na terenie wnioskowanej nieruchomości wnioskodawcy zamierzają umieścić tymczasowe obiekty zaplecza niezbędne do przechowywania sprzętu, obsługi, zajęć i zarządzania terenem. Proponowanie umiejscowienie obiektów przedstawia załącznik numer 1, czyli takie prostości. Wnioskodawcy prowadzą działalność niezarobkową, oświatową oraz sportową w ramach działalności nieodpłatnej i odpłatnej pożytku publicznego. Stowarzyszenia Wspierania Sportu i Rekreacji Skimka jest klubem sportowym działającym w formie stowarzyszenia. Zwracamy się z prośbą o zastosowanie w przypadku dzierżawy wnioskowanej nieruchomości dla wnioskodawców stawki czynszu przewidzianych dla Stowarzyszeń Kultury Fizycznej oraz niezarobkowej działalności oświatowej w załączniku nr 2 do no to jest po prostu normalny klub. Jeśli można tylko dodać dwa zdania, to jest tak. Po pierwsze, ja napisałem jeszcze poprawkę, bo czeka na jedna rzecz. Oprócz koncepcji, która jest z ICIE, to jeszcze wydaliśmy pieniądze przecież na przyszłość, w związku z tym trudno na tym samym terenie dwie rzeczy robić. Po drugie, ten teren jest trudnym terenem do funkcjonowania, tak jak Państwo sobie to wymyślili, bo istnieje wąski przejazd obok muru, bo to jest mur trylitarzy, tam jest wąska droga. Gdyby się chciało jakieś kubaturowe budynki budować, czy możliwość wjeżdżania samochodem, to sobie nie wyobrażam tam tego typu. Po trzecie, doświadczenie uczy. Nie wiem, na ile to są relacje pomiędzy klubem sportowym, omegą, stowarzyszeniem, omegą. Po prostu życie nauczyło, że klub sportowy omega jako jedyny wpadł na pomysł, żeby na terenie, którym zarządza, dać pieniądze za to, że można rozłożyć koc. Na tym terenie, który według mnie nie wolno mu tego robić, bo co innego jest korzystać ze sprzętu wodnego, co innego jest korzystać z jakichś urządzeń, nie wiem, kajak, rower, łódka, etc. A co innego jest przebywać na terenie i brać za to opłaty, bo niczym to się nie różni od terenu prywatnego, który jak mamy kąpieliska wokół Krakowa, na przykład w Świnoujściu. Według mnie to jest niezgodne w ogóle z tą umową, którą Państwo korzystają. W związku z powyższym ten teren ma mieć charakter ogólnodostępny. W ogóle o kubaturowej zabudowie tak nie ma mowy. Myślimy tam o wojskach, o urządzeniach zabawowych, o czymś, co ma służyć ogólnie w pewnej rekreacji. Po drugie, gdyby mieli świadomość, jakby tam jest bardzo niebezpieczny. Akurat w tamtym miejscu się nikt nie kąpie, dlatego że tam od razu jest lubisko i jest po kilka metrów od tamtej strony jest przepaść wodę, bo tam było wyrobisko, akurat nie ma łagodnego zejścia. Także zarówno nieukształtowanie terenu i to miejsce, no wydaje się, że nieporozumienie tym bardziej, że mamy zupełnie inny pomysł. Także ja zgłosiłem poprawkę, żeby dopisać w uzasadnieniu na końcu, że w razie 2013-2014 roku przewidziała środki na realizację koncepcji rynku zagospodarowania wody. Czy ktoś jeszcze ma z Państwa poprawkę? Nie widzę. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej poprawki? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania uchwały wraz z przyjętą poprawką. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały według druku nr 8 wraz z przyjętą poprawką? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 16 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Jestem, że uchwała jest w druku nr